Nauczycielem w tej szkole zostałem zupełnie przypadkowo, ponieważ starałem się o pracę w technikum elektrycznym. Tam dostałem tylko 8 godzin lekcyjnych, czyli byłem nauczycielem dochodzącym. Natomiast tutaj był otwierany nowy oddział, tak zwane wychowanie techniczne. I dyrektor Klubiński zatrudnił mnie na pełny etat wychowanie technicznego. Ten rocznik cały wspominałem bardzo dobrze, bo spotykałem tych wielu ludzi, którzy później byli pracownikami nawet naukowymi, są pewnie, bo już dłuższy czas nie widziałem. W każdym razie ten rocznik był udany. Później był rocznik 53, który już niestety, bo byłem tylko rok nauczycielem rocznika 53, niestety odbiegał od rocznika 1952. Naprawdę jest to bardzo przyjemnie po tylu latach, chociaż te znaki czasu na nas są tak już dość mocno wypisane i to już nie to 45 lat, ale ważne jest samopoczucie i ważne są bardzo związki, jakie wtedy się zawiązały między nami, szczególnie w klasie, ale i w całym roczniku, to no, wiele z nich przetrwało do dziś i to jest bardzo ważne, bardzo dobre. Szczególnie zapamiętałem klasę 4D. Dla mnie to była klasa fantastyczna, wyjątkowo uzdolniona. A w tej klasie najbardziej zapamiętałem Rydzyńskiego, na którego zawsze mówiłem Rydz, i Grochowską. Oni byli w harcerstwie wtedy, ja byłem harcmistrzem i oni byli w mojej drużynie. I tak jakbyśmy powiedzieli, była prawa i lewa ręka. Także szkołę w ogóle przemile wspominam i jestem drugi raz na tym zjeździe. Właśnie bardzo miło jest spotkać się po tych 40 paru latach i mam naprawdę nadzieję, że organizator, tak jak tutaj nam grozi, nie zrobi tego po raz ostatni, że jeszcze będziemy mogli spotkać się. Wszyscy, którzy jeszcze czują się na siłach, spotkaliśmy się tutaj i wspominamy stare czasy. Bardzo miło, bardzo przyjemnie, serdecznie i wspomnienia jak żywe docierają do nas i ożywiają nas. Także cieszymy się bardzo. Bardzo mi miło, że mogłam się po tylu latach spotkać. Uczestniczę pierwszy raz w takim spotkaniu, bo nie miałam kontaktu, a teraz bardzo żałuję, bo jest bardzo miło, iż wiele osób poznałam po tych wszystkich latach.
pewno, bo jestem bardzo wzruszona, że mogłam się po tylu latach spotkać, właśnie po 45 latach spotkać się ze swoimi koleżankami, że nam przybliżyli tutaj wszystko właściwie, no jest to bardzo wzruszona jestem, że tutaj pan kolega właściwie Wiesław Żurawski zorganizował to nasze takie miłe spotkanie. Jestem pod dużym wrażeniem pani dyrektor, która nam tu przybliżyła właściwie historię tą i obecną i całego naszego tutaj, naszej ukochanej, prawda, budynku. Jest to cudowne wrażenie po tylu latach spotkać się znów ze swoimi przyjaciółmi, koleżankami, kolegami z naszego rocznika. To znaczy 45 lat minęło od naszego ostatniego wyjścia na dobre z tej szkoły. Korytarze były ciekawe i radosne, a szczególnie może pełne stresu, kiedy się stawało przed matematyką i czekał pan profesor Krajewski. Nie żyją ci ludzie, ale wspomnienia są, jesteśmy już po tylu latach, po 45 latach tu w tej naszej szkole. Także jest nam miło, że pan Bóg dał nam jeszcze życie i zdrowie, że możemy tu być. Biologia była moim ukochanym przedmiotem, skończyłam biologię, więc z przyjemnością rozglądam się tutaj po tej sali i wspominam, jak to było, kiedy przygotowywałam się do matury i później na studia z biologii na UMK. Cudownie miło popatrzeć na koleżanki i kolegów, którzy co nieco się pozmieniali, ale tak samo jak ja. Szkoła praktycznie nic się nie zmieniła. No cudowna rzecz, po 45 latach po prostu niepowtarzalna. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się znowu po 4 latach. No, jesteśmy wszyscy wzruszeni, że możemy się spotkać w tym gronie. Duża zasługa, że możemy tu być razem, jest organizatorów, a przede wszystkim kolegi Żurawskiego, Andrzeja Rydzińskiego, Bożeny Rusinowicz. To są osoby, które przygotowały ten zjazd, im się należą największe podziękowania. Wzruszające. Odżywają wspomnienia. I wyjdziemy trochę jak ty, barany. Na inne zjazdy nie jeździłem, bo byłem troszeczkę przeciwny rozpoznawaniu, że się tak szybko starzejemy. Bo wewnątrz pozostajemy młodzi, a fizjonomie się zmieniają. Wspaniała atmosfera po tych 45 latach. Ludzie młodzi, jakby 18-latkowie, wspomnienia cudowne o naszych profesorach, nauczycielach. Niestety dużo z nas odeszło. Aż 16 ludzi nie żyje z mojego rocznika. Wielu nauczycieli też odeszło. Ich pamięć wspomnieliśmy na mszy świętej dzisiaj w Kościele Młodzieżowym.